Cześć, witam wszystkich, z tej strony Korangar. Chciałbym was zaprosić na kolejny, 50. już odcinek z serii Zagrajmy w Risen. W tym odcinku udamy się do Dona Estebana, który jest w obozie na bagnie. Więc jak widzicie, po wielu, wielu odcinkach nareszcie opuściliśmy miasto, znaleźliśmy tajne wyjście i możemy swobodnie udać się z wieściami do Dona Estebana. Tak, więc Carrasco przekazał nam jakąś paczkę dla Dona oraz parę faktów, które musimy przekazać samemu Donowi. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak pójście w tą stronę. W poprzednich odcinkach, ostatnich dwóch, zauważyłem, że mój komentarz głosowy był miejscami trochę cicho, więc ściszyłem troszeczkę dźwięk z gry i mam nadzieję, że teraz będzie wszystko dobrze. Tak jest. Więc kierujemy się do obozu na bagnie. A, w ogóle uzyskaliśmy od... od kogo? Od Nelsona, zdaje się. Nie pamiętam, jak on ma na imię. Mapę wyspy, więc możemy sobie zerknąć, jak to wygląda. Tak, więc to jest cała mapa w grze Risen. No wiadomo, nie jest imponująca. No w sumie jakaś mikroskopijnie mała też nie jest, no ale nie można powiedzieć, że jest nawet średnia, jest mniej niż średnia. Okej, dawno nie było żadnej walki z potworami, więc myślę, że możemy stoczyć jakiś pojedynek. Tu zdaje się, że była zamknięta skrzynia. Chyba. A nie, jednak ona była otwarta. Dobra, więc spróbujmy pokonać kilka gnomów, które tutaj są. Może na samym początku łukiem. O, cholera, to nie Skyrim, to trzeba podejść bliżej. Trafić gnomie. Boom. Wow, ale mam słaby łuk. Puść. Dobra. I strzel. Jeny wód rzuca z dechu rybą. Szkoda, że tu nie mam żadnego fus. Proch. Do! Trzeba robić uniki. Wiecie co? Co miecz, to miecz. Próbujemy na chwilę pokonać wodza. Mam nadzieję, że to nie skończy ucieczką. Jeny, to się skończy ucieczką. Tak, musimy uciekać. A, nie bij. Tu żartowałem. Ale chwila, możemy zrobić coś takiego. Mamy cholerę tych miksturek leczniczych, wykorzystajmy to. Dobra. Wiem, że to trochę nie fair, ale... Nie rzucaj. Nie mam tarczę. Dobra. Możesz to gnomi. Pieprzone. Dobra. Jeden zginął. I... O! Uniki cwaniaku. Dobra, drugi zginął. Przeszukajmy może ciała. Weź wszystko. O! Sami widzicie. Znaleźliśmy jedną z 15 toreb z narzędziami, które są nam potrzebne dla jednego kowala w mieście, z tego co kojarzę. Dobra, został tylko wódz i to jeszcze zraniony wódz. Ha, udało się. Pamiętacie, jak szliśmy parę... O ile nie paręnaście ładnych odcinków temu do miasta pierwszy raz, wtedy napotkaliśmy te gnomy i wtedy pamiętam, chciałem z nimi walczyć, jednak szybko zrezygnowałem, ponieważ były za silne. No więc jednak puentą jest tego, że pobyt w mieście okazał się dla nas użyteczny, bo spory progres zrobiliśmy. Te gnomy nie okazały się dla nas nie do przeskoczenia. O, zdaje się, że tam coś jeszcze jest. Tam jest jeden gnom.
chyba, o ile to nie wilk. Nie, to gnoł. Okay. Jeszcze sobie załatwmy te wilki. Kurczę, powiem, że dawno nie walczyłem przez to miasto. Troszeczkę straciłem wprawy. Daje się trafiać zbyt szybko. Wow. Giniesz! Giniesz! Dobra. Świetnie. No naprawdę, dawno nie walczyłem. W mieście to się zdarzyło. Od wielkiego świątku, że tak powiem, walka z jakimś byle słabym rolnikiem. A tutaj to jest prawdziwa walka o życie. Tak. No dobra, sądzę, że możemy ruszać w stronę obozu na bagnie. Ale nędzna pogoda. Miecz, mój miecz. Wiecie co? Mam wrażenie, że to jest nudne, ta cała droga. I chyba ją wam oszczędzę. I spotkamy się, jak już będę na obozie na bagnie. No, chyba że po drodze ktoś mnie przyatakuje, wtedy włączę szybko nagrywanie. No. Okej, więc już jesteśmy blisko obozu. Tutaj ktoś idzie, Hawkins, razem z swoimi pomocnikami. Dawno ich nie widziałem. Ach. No, pozwoliłem sobie po drodze się przespać w jednej farmie, ponieważ ten deszcz, ta burza była strasznie frustrująca. Frustrująca. Nie chcę handlować. Tak, więc zatem witamy z powrotem w obozie na bagnach. Och, jak ja dawno tu nie byłem. Teraz to sądzę, że każdego bym rozwalił w parę chwil. Nawet tego brogara całego. Tego rudzielca. Mój domek. Jak słodko. Dobra. Więc do Dona Estebana. Żwawo. Może da nam jakąś zbroję nową. Donie, gdzie jesteś? Przybywam z wieściami. Robisz interesy z piratami? O. Też się o to zapytamy. Dobra. Skorodo mówi, że miasto jest gotowe do buntu. Skordo has Harbour Town ready for revolt. He's just waiting for a sign from you. Ah, I knew it. Wiedziałem. That is good. That is very good. Did Skordo say anything else? Give you anything else? Tak jest. Tak, Skorodo dał mi tę paczkę dla ciebie. Yes. Skordo gave me this package for you. Ah, you see? Pozwolę sobie. Even an old bear in a cave can grow fat. Skordo must trust you. He gave you this package, and you delivered it. You have proven yourself. Proven it was right to trust you. As of today, you are one of us. We can call yourself. Mogę nazywać się myśliwym. You have earned our respect. You have earned your pride. I only hope to prove myself further. No. Dobra, robisz interesy z piratami? Is it true that you do business with Romanov? What is wrong with that? Pirates act for themselves and for good. The Inquisitor acts for his faith. Me, for my people. We all have our own beliefs. We all act in our own interest. O, to jest dobre. Potrzebuję lepszego pancerza, man. If I'm to serve, I'll need better armor. If that is all, that I can provide. Pay your share of gold to our war chest, and I shall arrange your armor. Kurwa mać. Jezu, nie dość, że latałem jak głupi po mieście i wykonywałem zadania dla niego, to jeszcze muszę płacić za pancerz. Co za zdzierco. No ale cóż, potrzebuję pancerza dla myśliwych. I need armor fit for a hunter. We look after our own. Take it. Okej, więc mamy lepsze ubranie. Jesteśmy jeszcze bardziej the best. Ludzie. I take it. Ha. But is it freely offered? A hunter's best defense is to know his prey. Plan well, and you will
never need to test your armor's strength. Dobra. No, czemu nie? Czy masz dla mnie jakieś zadanie, Donie? Don Esteban, do you have any tasks for me? Well, if it isn't our castaway. At least one man here is scrupulous about his tasks. Many of my men are too busy worrying about the Inquisitor and lining their own pockets. Maybe we need to give them something else to think about. They are my sword. My sword is dull and the Inquisitor attacks. He hasn't attacked so far. Which doesn't mean he won't. Fear has haunted us for months, and spirit won't remain true for long in that climate. Co może planować Inquisitor? What could the Inquisitor be planning? That is a good question. I think you should find me the answer. Why me? How am I supposed to discover what he's planning? As my envoy, I want you to go and negotiate with him. Aha, czyli jesteśmy tak jakby wysłannikiem od Dona Estebana i mamy negocjować z samym Inkwizytorem. No okej, co mam mu powiedzieć? What should I tell the Inquisitor? That I have something he wants and that he has something I want. Use that to go into conversation. Let him reveal his desire. But do not just seek information. We need a truce with him until our strength grows or his shrinks. So tell him I will give him what he wants. We mean him no harm. A czegóż chce Inkwizytor? Jak ma ominąć Inkwizycję, żeby z nim porozmawiać? No, najpierw to... What does the Inquisitor want? That's what I want you to find out. By offering it to him, I hope to discover what it is he is seeking. Apparently he doesn't want gold. He has enough of that. So persuade him to say what peace is worth. Maybe that way we will find out what it is he seeks, and what it is that he is planning. Jak ominąć Inkwizycję, żeby z nim porozmawiać? How do I get past the Inquisition to speak to him? Simply tell them that I sent you to negotiate with the Inquisitor. If they aren't afraid of me, they are of him. Spoko. Rozpocznę dla ciebie negocjacje. I'll open negotiations for you. Be careful what you say. Remember, you are going to gather information for me, not to deliver it to them. Nowe zadanie, negocjacje w wulkanicznej twierdzy. Tak. Kurczę, muszę sprawdzić ten pancerz. No, jest dużo, dużo lepszy w porównaniu do poprzednika. Dobra, jeszcze się rozejrzyjmy tylko. Siła, topór. Nie chcę. Ty jesteś tylko strażnikiem. What do you want? What's behind that door? No one's allowed into the Dom's chamber. Don't even think about it. Dobra, nie chcę tam chodzić. Nie dygaj. Magu. What can I do for you? Perhaps some healing? Word has it you have chosen the path of the hunter. Well, I wish you all the best on the difficult path that lies before you. Huh. So? Szybko. Wiem, że takie rozmowy są bardzo nudne. Okej, porozmawiamy z tym mistrzem, bo i tak idziemy do klasztoru. Co możeś mi zaoferować? Kupię wszystko. You have... O, dużo, a ja mam dużo kasy, więc się zgadza. To ci sprzedam. Ubranie robocze sprzedamy. Wow, co tu jeszcze mogę sprzedać? Pochodnie to nie... Dobra, sprzedamy mu te perły, te skóry. Najwyżej będę ganiał jak głupi po lesie i szukał, jak będą potrzebne te świeczniki, te talerzyki, kielichy, złote, srebrne, co to jest? Mały diament. Zostawimy sobie. Okej, i kupujemy to w ilości takiej, tą w ilości takiej oraz 23 tego. Ja cię pieprzę, zostaniemy
bez grosza. Dokonaj wymiany. Tak. No. Mieliśmy 2000, a mamy 200. Ale za to mamy w cholerę miksturek leczniczych. A to jest bardzo przydatne. Jak idą poszukiwania nowego miejsca na wykopaliska, man? How is the search for new excavation sites going? If we want to increase our gold reserves, we'll have to expand our search. There are a few promising areas on the island that the White Robes haven't reached yet. But as long as the Inquisition is breathing down our necks, I daren't look the other way. No, powiedz mi, gdzie są te obiecujące miejsca, o których wspominałeś. Can you tell me where these promising areas are? There's a cave to the east of the island. Rumor has it there's a temple entrance there that's still sealed. Someone should take a closer look at it. Ja się przyjrzę. Dobra, poszukam tej świątyni. I'll look for this temple. No, see if it is still ciekawe. Sealed. All right. Here, I'll mark where the entrance is on this map. Once you've found it, report to me immediately. While you're at it, you should also keep a lookout for some good treasure seekers. You might be able to find some seekers in Harbour Town, if they haven't been recruited by the White Robes. If we want to search the Eastern Temple properly, we'll need a couple of experts. Wiecie co? Może zanim pójdziemy do klasztoru, to poszukamy tej świątyni. Potrzebujesz poszukiwaczy skarbów? Pomogę ci ich poszukać. Tak, znam trzech. I'll find you some. Good luck. The White Robes will have recruited most of them by now. But if you can find some good ones, it'll be worth your while. You'll need some. It'll be difficult to empty a temple as big as that without help. Możesz podszkolić mnie w czymś? A, nie mam tyle kasy. Kurde, szkoda. Ktoś tu jeszcze jest do rozmowy? Paniusiu? Tańcz, niewiasto, tańcz. Dobra, śmigamy. Beppo. So you're a hunter, are you? Tak. Don't look to me next time you're hungry, Beppo. Hey, I know how to feed myself. I can see that. Twoja matka Tilda martwi się o ciebie. Your mother Tilda is worried about you. Oh, she's always worried. That woman makes my life a misery. Okay, okay. Clearly she's got nothing to be worried about. Okay, us. Jeszcze może porozmawiajmy z żoną Dona. We'll talk more later. Nie chce z nami rozmawiać. Oskar chce z nami rozmawiać. You're looking ruffled. You run into some trouble? That was you saying hello, was it? You mess with someone's livelihood. Revenge is their undeniable right. Fine. Then let's count us even. So you've joined up, have you? Picked a bad time for it. Yeah. The Don used to rule here. Not anymore. Not now there's these creatures roaming the island. Creatures, refugees, the fucking Inquisition. Still, the more men... Dobra. Co masz na handel? Grubasie, masz jakiś fajny mieczyk? Miecz długi. Chyba jest dwuręczny. Nie masz nic. Kręg. What have you done? Brogar is... Dobra, Brogar mnie nie interesuje. I don't know. He headed into the swamp in the south. And... He had to run. Bro... You become... Keep ble, going. Ble, ble. Jestem gotów na szkolenie w walce, ale wszyscy chcą tyle samo kasy, więc mnie nie stać. Ach. Ale jestem teraz wypasiony. Kurczę. Zajebista ta zbroja jest, powiem wam szczerze. Zerknijmy na mapę. Widzę, że musimy powoli kończyć odcinek. No wejściu, bla bla bla. Powiedz, czy robię wejście na żonę, poszukiwasz? Tak, to jest tutaj mapa zadania. Musimy zawiadomić Olfa o tym, żeby pomógł nam wraz ze swoimi braćmi zbadać świątynię. Z tego co kojarzę, chyba że pieprzyłem głupoty, jak to zwykle ja. Wynajmij poszukiwaczy skarbów z miasta dla Finchera, żeby mogli
ograbić wschodnią świątynię. Zgadza się wszystko. Tak. Więc sądzę, że zawiadomimy ich, wynajmiemy ich i można śmiało kończyć ten odcineczek. Jezu, jaki to kawał. Niby taka mała wyspa, a jednak gdzie się idzie. No, więc jak zwykle. Malutkie cięcie i spotykamy się przy Olfie. Okej, więc pogadajmy z Olfem. Przydałaby mi się wasza pomoc. I could use your help. There's a large temple on the east of the island. It's still sealed. The Inquisition can't have found it yet. That sounds promising. Temples almost always equal treasure, especially on this island. What does the entrance look like? I don't know. I've never been there myself. Then best you scope it out first. Once you know more about the place, come back and see us. No. Then we'll know if we can be any help. Aha, czyli cwaniaczek najpierw sobie zażyczył, żebyśmy sami zrobili wstępne oględziny tej świątyni, a dopiero potem przyszli do niego. Uch, problemy. A sama plączy mi się język, a sama świątynia znajduje się tutaj. Okej, więc sądzę, że zakończymy ten odcinek na dzisiaj, a w następnym odcinku jaką misję główną przeznaczymy penetrację tej świątyni. Tak, więc ja się z wami żegnam. To był 50. odcinek Zagrajmy w Risen. Zapraszam was na kolejne i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.